kolejki tirów do granicy. Również tutaj, panie Marku, miałeś jakiś pomysł, apel, coś, co być może jest w zalążku, a się rozwija? No tutaj to jestem po prostu wściekły na to, co widzę od dłuższego czasu, na to niemoc. I tu bym chciał złożyć taki apel drastyczny, ale naprawdę poważny, bo już jestem po pewnych rozmowach jako związkowiec. Apeluję przede wszystkim do naszych przedsiębiorców polskich. Wycofujcie, macie tydzień na wycofanie polskich tirów z tej kolejki. Nie róbcie tego. Nie stoicie z oprawcami, którzy udają, że nic się nie dzieje za wschodnią granicą, którzy okłamują. Wycofajcie swoje tiry, rząd powinien wam natychmiast zwrócić te koszty, jeżeli są ogromne, ale nie możemy udawać. Dosyć tej obłudy. Na tej stronie stoi 1200, ja uważam, partyzantów, których powinniśmy zniwelować. Jadąc dzisiaj, jak zaobserwowałem i dostałem od razu wiadomość taką na komórkę, panie redaktorze, że właśnie wczoraj znowu nastąpił na polu miny wybuch. Poleciał traktor w górę, można to w mediach społecznościowych... Na Ukrainie. Na Ukrainie, tak. To się dzieje co dzień. Tam się zabija rolników, tam nie mają spokoju, żeby wyjechać spokojnie w pole, bo Rosjanie wiedzą, że Ukrainę raz zagłodzili. Co trzeba robić? Robią to tak perfidnie, przecież przestraszą i tej żywności naprawdę może zabraknąć. Ale co widzę? Jadę tutaj, a tu na tirach stoją nowe siewniki, nowe agregaty uprawne, które tam jadą i które będą robić to żywność dla oprawców. Czy my możemy się na to przyglądać? Nawołuję Unię Europejską i naszych rządzących. Opamiętajcie się. Naprawdę, nie sztuką jest nałożyć koszulkę Achtung Putin w Sejmie pod kopuło. Pani wicemarszałek, bo to pani, zrobiła pani piękny gest. Zapraszam 440 posłów przed te rosyjskie tiry, tych kierowców wszystkich. My nie chcemy ich straszyć i tak dalej w jakimś brutalny sposób poprowadzić. Zrobić namioty, wystawić telewizory, pokazać jak wygląda naprawdę po drugiej stronie wojna i po prostu wezwać wszystkich, którzy wysłali to. Co wysłali, aby odbierali, jeżeli nie, to gwarantuję wam, już jestem po rozmowach. Fentami, zachodnimi traktorami będziemy te tiry wyciągać z kolejki, tak jak ukraińscy rolnicy wyciągają czołgi spod swoich gospodarstw. Tak zrobimy, przysięgam wam, bo ja na to się nie mogę... Ta obłuda trwała właśnie... Ja coś wam powiem, drodzy rodacy. Tak wyglądały obarga. Wiecie, w kogo one uderzały? Nigdy nie uderzały to w Rosjan, ani w Białorusinów. Te wszystkie embarga, które robił Zachód, to była jedna wielka obłuda. Uderzała w nas, rolników. Pamiętam sytuację, kiedy pieczarka kosztowała 7 zł, później od razu przy embargu spadła na 5. Rosyjscy kontrahenci prowadzili cały czas sprzedaż, ładując ogromne miliony łapówek do celników, urzędów różnych swoich. Dorabiali się milionami, mogę to na cyfrach nawet pokazać, jakie miliony. I udawano, bo dzisiaj te tiry trochę zatrzymano. Jeden z posłów z PiS-u, pan chyba minister Andrusiewicz, mówi, że w telewizji, co mnie tak potężnie zabolało, 72 godzin utrudniamy im życie. Drodzy państwo, 72 godzin, co mam powiedzieć Ukraińcom, że tam więcej przeżyje osób? Przez 72, bo nie dowiozą żarcia? Oni wiozą tutaj po prostu pomoc dla okupanta, naszych sąsiadów. Miliony Polaków angażuje się w pomoc dla Ukraińców. I co, jak dzisiaj patrzymy na te tiry, to jest marnotrawstwo tej pracy całej? Poprzez to, co robimy? Macie tydzień. Apeluję też szczególnie do polskich przedsiębiorców, bo widziałem polskie rejestracje. Wycofajcie te tiry, nie warto raz zarobić, tylko raz. Ale jak to z waszej strony ma wyglądać? Podjedziecie ciągnikiem pod tir, zaczepicie i będziecie wyciągać z kolejki? Gdzie? Zgromadzimy, mam zapewnienia też i młodych organizacji i tak dalej, że pomogą nam, żeby o tych kierowców w jakiś sposób tam od tego tira. I będziemy wyciągać i po prostu te towary, które będą. Być może trzeba będzie drugie tiry, kto się odważy z Polaków, którzy chcą pomagać, podstawiać i ładować i wozić to na stronę ukraińską. Najbardziej chciałbym, żebyśmy się nie zachowali tak jak Rosjanie, wpadając do sklepu, okradając Ukraińców z żywności, kury z kurnika wyciągając. Najbardziej apelowałbym do tych wszystkich, przecież wszyscy nie udawajcie. Otwórzcie oczy, bo wiecie, wysłaliście tiry, wiecie z czym. Przyjedźcie i żeby swój honor zmazać, bo możecie to zrobić w prosty sposób. Zmazać swój honor i tego tira przekazać właśnie na to pomoc dla Ukrainy. A tych ludzi
też im współczuję w jakiś sposób, no bo wiem, że siedzą w strachu w tym wszystkim. Ale oni muszą dobrze wiedzieć, co tu robią, po co jechali. Muszą wiedzieć, co się dzieje. Nie, to obłudo. 80% Rosjan, jak widzimy w tych wszystkich przekazach, wierzy, że ta wojna jest dobrem dla Rosji. Tak nie może być, drodzy państwo. Polacy, obudźmy się. Ja miałem dylematy do tego, bo przecież ja też dostaję w tyłek jako rolnik tymi nawozami, tym wszystkim, ale sytuacja się odmieniła. Wolność jest ważniejsza niż to wszystko, ludzie. Naprawdę. Wolność i nasze bezpieczeństwo. Apeluję jeszcze raz do rządzących. Panie Mateuszu Morawiecki, czas się obudzić, przyjechać razem z posłami tu w ministerstwie i pokazać. Dosyć. Wyciągamy te ciągniki, będziemy mieć fenty właśnie zachodniej produkcji, które będą wyciągać. Zobaczycie, że do tego dojdzie. Będę rozmawiał ze wszystkimi związkami rolniczymi, abyśmy się wreszcie odważyli wesprzeć tych rolników na Ukrainie, bo to jest ważne dzisiaj. My, rolnicy Polacy, musimy stać w obronie tego, bo za moment może być tak, że ja się będę bał na swoje pole wyjechać, bo będą padać bomby na pole. Tak to wygląda dzisiaj. I trzeba już mówić bez ogródek, bez żadnych jakichkolwiek zahamowań. Panie redaktorze, proszę o to, aby ten przekaz poszedł w Polskę. Postarać się, żeby naprawdę Polacy usłyszeli, o co chodzi. Dziękuję bardzo.